wynik netto na jesień 2011. Tak naprawdę tylko jeden szpital Marciniaka jest na plusie rok do roku. Wszystkie inne szpitale wielospecjalistyczne poniosły stratę. I co gorsza, o tym jeszcze będziemy mówili, cztery z tych szpitali poniosły nie tylko stratę netto, ale również straty na działalności operacyjnej. To jest niezwykle ważna informacja w kontekście nowej ustawy o działalności leczniczej, która zobowiązuje tego typu szpitale do zobowiązuje jednostki, które są organami zarządzającymi dla tych szpitali, bądź do pokrycia wyniku finansowego tych szpitali, bądź do ich likwidacji, albo do przekształcenia tych szpitali w spółki prawa handlowego, a więc szpital Falkiewicza, szpital w Jeleniej Górze, w Lednicy i Sokolskiego. Są to cztery szpitale, które według nas są najbardziej zagrożone ze względu na właśnie na wejście pod rygory ustawy o lecznictwie zawodowym. Kolejny slajd, to są pomniejsze szpitale na terenie naszego województwa i tutaj również cztery z tych szpitali. To są mniejsze kwoty, ponieważ szpitale również są dużo mniejszymi jednostkami. Widać to po kontraktach i po liczbie osób zatrudnionych. Również cztery z tych szpitali poniosły stratę operacyjną, która jest niezwykle niebezpieczna w kontekście nowej ustawy z kwietnia 2011 roku. I ostatnie szpitale jednospecjalistyczne. I tutaj najbardziej niepokojąca jest sytuacja Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, gdzie wynik netto rok do roku wyniósł prawie 5 milionów złotych. Również wynik, strata operacyjna jest tutaj dosyć duża. Proszę zwrócić uwagę, że kontrakt tego szpitala wynosi 60 milionów złotych, a dług 40 i niestety, jak widać po wyniku finansowym, nadal rośnie. Podobna sytuacja w Dolnośląskim Centrum Transplantacji. I tutaj niezwykle ważna informacja w kontekście tego, o czym mówił również pan poseł, że sygnalizujemy pewne niedobre rzeczy, które mogą się w najbliższym czasie zdarzyć. Proszę zwrócić uwagę, że łączna kwota straty na działalności operacyjnej plus amortyzacji to jest około 20 milionów złotych. Czyli jeżeli w roku 2012 zgodnie z ustawą o lecznictwie chcielibyśmy, żeby te szpitale nadal funkcjonowały, Urząd Marszałkowski musiałby wyłożyć w lipcu około 20 milionów złotych, a być może ta kwota jest większa, ponieważ to są dane na październik, a jak Państwo wiedzą, listopad i grudzień są to miesiące dużo cięższe dla szpitali. To jest już podsumowanie. Jeżeli chcielibyśmy porównać rok 2009 i rok 2011, w ciągu dwóch lat nastąpił wzrost liczby jednostek, które osiągnęły ujemny wynik finansowy. W roku 2009 takich jednostek było 8, w roku 2011 tych jednostek na minusie było już 15, przy dodatnich wynikach w roku 2009 23 jednostki, w roku obecnym 11. Również Państwo widzą, jak wyglądają zobowiązania ogółem, porównując rok do roku. W roku 2010 było to 306 milionów, na październik 2011 jest już to 329 zł. No, ten slajd obrazuje tak naprawdę jest podsumowaniem tego, jak wygląda Dolnośląska opieka zdrowotna. Idziemy w złym kierunku. Bardzo dużo mówi się o tym, że takim wyjściem z problemu Dolnośląskiej Służby Zdrowia jest przekształcanie szpitali w spółki prawa handlowego. Dwa lata temu, w październiku, jeżeli dobrze pamiętam, 2009 roku nastąpiło takie przekształcenie w spółkę prawa handlowego szpitala na ulicy Korzeniowskiego we Wrocławiu. I po roku funkcjonowania ten szpital ma 2 miliony straty. Przy kontrakcie rocznym z Narodowym Funduszem Zdrowia było 15 milionów złotych. Widać na tym przykładzie, że nie jest to też dobra